I used to clean his house. He gave me big tips. Tried to make some doings with me, but I didn't let him. The people in camp, they are really poor. Some not as lucky as me to get work. They need money, I help them. How? I found out the secret. Told him he has to pay or I tell. You were blackmailing him. I tried, but he said no. Who would believe an immigrant? Co za ulga. O Boże, ja dziewczyny, nie wiem, co bym bez was zrobiła. Przewidziałam, catering przewidziałam. Kościół, ale sikania nie przewidziałam. Czekaj, czekaj, żebyś tam, wiesz, nie padło. O, wybawicielki, może... Tak wszystkim. Hej. Cześć, Ula. Cześć. No umów się z nim. Może doczekam się, że wreszcie sam mnie zauważy. Aha. Cześć, dziewczyny. No to jak, na pewno nie chcesz wejść na górę? A twój facet nie będzie miał nic przeciwko? Zerwaliśmy. Jak chcesz, mogę go zabierać do siebie. Naprawdę? Mogłabyś? No, pracuję 8 godzin, a nie 24. Super. Ale nie robię tego dla ciebie, tylko dla Talara. Dla ciebie mam coś innego, bo sam to się chyba w życiu nie domyślisz. I got you this. How did you get this? It was my mother's bill money. But I got it for you. I now have money. Now, promise not to read it for 1 year. Then promise you go home. Tym ludziom tutaj bez różnicy jest zupełnie co zjedzą. Byle opakowane to było dobrze, najlepiej w jakąś narrację, na przykład ekologiczną jakąś albo społecznie ważką. I tak to jest, proszę pana, ze wszystkim. Nie wiem, co ja kiedyś zrobię, jak zdejmę bluzkę i będę miała takie skóry wiszące. Takie miękkie, wiszące skóry. W jakiejś gazecie było, że to nazywają motyl. Jak żyć z takim motylem? Przecież to jest najobrzydliwsza rzecz na świecie. Najgorsze, że już teraz trzeba o tym myśleć, że ja powinnam co rano te ciężarki podnosić po 100 razy. Wtedy uniknę motyla, ale teraz co? Punani! Punani! Power to the punani! Christ. Looking forward to going back to some good old fashioned genocide.